Wszystko wskazuje na to, że modelkę dopadły demony przeszłości. Czy w trudnych chwilach może liczyć na wsparcie narzeczonego? Zostałam pobita we własnym domu. Policjanci nie pokazali mi ni legitymacji, bo on zadzwonił. Ten dramatyczny wpis mocno zaniepokoił wszystkich fanów celebrytki. Reklama Ilona Felicjańska 45L opublikowała na swoim profilu w internecie relację, z której wynikało że ma poważne kłopoty. Wkrótce ją usunęła, ale to tylko potwierdziło informację, że od jakiegoś czasu była modelka nie jest w najlepszej formie. Ilona już następnego dnia wydała oświadczenie. Chciałabym ogromnie przeprosić wszystkich za to, iż mój przekaz informacji zamieszczanych w sieci był niespójny, chaotyczny, a wielu z was naraziłam na ogromną dawkę negatywnych emocji. Napisała celebrytka. Jej bliscy obawiają się, że przyczyną dziwnego zachowania może być powrót do nałogu alkoholowego, bo choć modelka od 2017 roku spotyka się z Paulem Montaną. Ten związek mógł okazać się dla niej destrukcyjny. Ukochany, mimo że wie o chorobie, Ilony, pozwala jej zaglądać do kieliszka podczas wspólnych wyjść. Biznesmen pojawił się na salonach już kilkanaście lat temu. Gdy związał się z córką Andrzeja Wajdy, Karoliną, 51-L. Para przez jakiś czas wspólnie prowadziła w stolicy restaurację i klub nocny, ale w 2004-R. Ich drogi się rozeszły. Po latach Wajda przyznała, że nigdy nie miała serca do tego biznesu. Montana po rozstaniu z ukochaną przeniósł swoje interesy do trójmiasta. W tym czasie w życiu Ilone sporo się działo. Po tym, jak w 2010 roku, pod wpływem alkoholu, staranowała trzy auta, publicznie przyznała, że jest alkoholiczką. Na oczach całej Polski wychodziła z nałogu. Osoba uzależniona nie jest w stanie przestać pić, dopóki nie odczuje konsekwencji picia, które nazywamy dnem, tłumaczyła, dodając, że ona już się od niego odbiła. Właśnie wtedy gdy uporała się z uzależnieniem, w jej życiu pojawił się Paul. Gwiazda, która do tej pory nie miała szczęścia w miłości, uwierzyła, że wreszcie jej los się odmienił. Nie posiadała się z radości, gdy w maju ubiegłego roku, w romantycznej scenerii Paryża przyjęła od ukochanego pierścionek zaręczynowy. Niestety, wkrótce jej związek przeszedł, poważny kryzys. Fotoreporterzy przyłapali Paula w objęciach tajemniczej brunetki. Ilona bagatelizowała sprawę. Jedno, czego jesteśmy pewni. To tego, że naprawdę się kochamy. Wiem, że Paul mnie nie zdradził. Te zdjęcia tylko sugerują, że tak było. Tłumaczyła we wywiadzie. Jednak, ostatecznie para przełożyła ślub. Niedawno modelka wyjawiła, że ślub jednak się odbędzie. Pod koniec roku w Londynie, gdzie jej ukochany prowadzi swoją firmę. Co ciekawe, jej prezesem uczynił właśnie Ilone. Paul ma paszport brytyjski i Londyn będzie naszym drugim domem. Opowiadała podekscytowana gwiazda. Niestety, kilka dni później zamieściła wpis o pobiciu. Jej partner dotąd nie skomentował całego zajścia. Na szczęście Felicjańska może liczyć na dzieci: Maćka, 17L, i Adama, 16L. Być smutną i dostać wsparcie od syna niezastąpione, wielkie, wyjątkowe, napisała wzruszona. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.